Muszę się wytrzeć, bo dopiero co zjadłem smacznego kurczaczka. Pełen eksperyment. Niestety nie nagrałem filmu. Jest parę raptem zdjęć, ale wygląda fantastycznie i mogę to polecić. Kurczak normalnie na blasze, żadnych ceregieli, zasypany pierzynką z warzyw, do piekarnika zapieczone. Coś pięknego, z pieczarkami, wyśmienity smak, także to polecam. A tymczasem mam raptem 20 parę minut, żeby zrobić potrawę, bo muszę za chwilę lecieć. Z moją lepszą połową mamy randkę, wyskakujemy sobie, więc nie mam czasu, musimy zdążyć do kina, więc zaczynamy. Włączymy sobie światełko. O, nastała jasność. Dobra, najszybsze z możliwych potraw to jest oczywiście wszystko gotowe z puchy. Cieciorka, jak to woli ciecierzycę, pomidorki, kukurydza. To jest jedyny produkt, który ma dość wysoki indeks glikemiczny, bo około 55. Fasola czerwona, groszek, pieczara, znaleziona gdzieś jeszcze w końcu lodówy pora, właściwie por znaleziony. Cebulka, dwie papryczki do tego, czochaj, no i przyprawy będą na pewno coś w stylu takim paprykowym, żeby to było takie charakterne. No i magiczny czarny garnek. Lekko zużyty już, ale nadający się. Zaczynamy! Zaczynamy zabawę od podłączenia garnka. Tak jak wspomniałem, potrawa iście szybka, naprawdę petarda. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Otwieramy poszczególne puszki. Wszystko zagotowujemy. Raz. Kukurydza dwa. Fasola czerwona bez odsączania, wszystko. Numer 3. Garnku jest zaliczone. Super, groszek. Pyk, poszło, nie ma go. Czwóreczka jest. Teraz to zostawiamy, niech to się ładnie zagotuje. W tym czasie obieramy pieczareczkę, kroimy cebulkę i jedziemy z koksem. Mamy składniki, wszystko już mniej więcej pomyte, poczyszczone. Cebula grubą, o tu jeszcze jakiś kawałek fafrocla, grubą kochę, właściwie takie półkrążki, por na pół, pieczarki na cztery i jedziemy. Na razie to jeszcze ładnie nie wygląda. Bo jest wszystko szare, pieczareczka i inne warzywka muszą się trochę podgotować, poddusić. Za chwilę dodamy koncentrat, ten pomidory z puszki. Bardzo ważna rzecz to jest taka, ażeby sprawdzać, żeby w żadnych tych produktach puszkowanych nie było jakichś śmieci typu, nie wiem, cukier, typu jakichś jeszcze substancji słodzących, jakichś innych dodatków, których nie chcemy. Tutaj generalnie we wszystkich produktach był tylko ten główny produkt i woda. Ewentualnie sól. Także sól jest ok, cukier jest B. Czas na paprykę. Słuchajcie, gęba mi się cieszy, bo mam newsa. News jak diabli, taki, że portki z kapciami spadają, nie ma bata. Schudłem to, co miałem, no i teraz czas zacząć następny etap. I w tym następnym etapie będzie towarzyszyć mi jeszcze dwóch szajbusów. Trzy różne osoby, trzy różne poziomy wiedzy, trzy różne sposoby myślenia. Trzy różne charaktery pracy, wszystko różne, natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że jesteśmy równo popieprzeni. Projekt startuje tak naprawdę od nowego roku. Nie ma bata, musi się to udać. Już dzisiaj zapraszam na całą nową serię. Kroimy ją w duże kawałki. Dodajemy na samym końcu, jak już wszystko będzie gotowe z potrawy. Tylko już sobie kroję, żeby mieć to do przodu. Chodzi o to, żeby papryka nam się nie rozwaliła. Ona ma być naprawdę spora, bo pamiętajcie, że te składniki muszą być mniej więcej podobnej wielkości. Jak pieczarka jest na 4, fasola czerwona jest duża, to przecież papryka nie może być jakieś dźbła, tylko muszą być duże, fajne kawałki. To już się wszystko, że tak powiem, upierdoliło. Można dodawać całą resztę. Tak jak wspominałem, przyprawić do smaku. Ja używam
przyprawy, czyli kajen. Musi być ostre. Papryka słodka też, aromatyczna, żeby była. Nada fajnego smaczku. Do tego wszystkiego dodam jeszcze paprykę wędzoną. Świetnie do tego pasuje. Nada w ogóle takiego bardzo fajnego, dymnego charakteru. No i sól. Z pieprzem uważać, bo w tym momencie wiadomo, że ta papryka ostra ma swoją moc. To już się zaczyna ładnie nam tutaj robić. Można dodawać pomidory zaraz, tylko rozmieszam, łatwiej będzie mi to rozmieszać, bo jak dodam pomidory, będę miał pełen kociołek. Tak więc, dobra, pomidorki dodane. Za chwilę na sam koniec papryka. Produkt typowo węglowodanowy, bez grama tłuszczyku. I w 25 minutek się zmieściłem w zasadzie. Jupi! Jak widzicie, wszystkie przyprawy, wszystko już wylądowało. Pachnie znakomicie dzięki papryce wędzonej. Jestem właśnie, takiego newsa mam, że jestem w trakcie rozmów z pewną firmą, która by chciała, żeby coś o ich produktach między innymi powiedzieć, tych takich, których używam również. A oprócz tego ma bardzo fajnych parę produktów, których sam jestem ciekaw, których jeszcze nie używałem i nigdy nie próbowałem. I tylko dostali jeden warunek. Nie wiem, czy mi się to będzie podobało. Powiedziałem sobie, że okej, nie ma problemu, podchodzę do tego, ale warunek jest mój, jest jeden. Jeden. Mówię tak, jak jest. Słuchajcie, u mnie nie będzie ściemy, nie będzie żadnej krypciochy, więc jeżeli coś mi nie przypasuje, to powiem. Spuchli, nie wiem, myślą, procesory myślą, czy wejść w taki układ, bo to będzie dla nich trochę droga jednokierunkowa. Ale no dobra, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pójdą na to, że są pewni swoich produktów, a ja się będę cieszył, bo prywatnie ich też używam, także będę z tego bardzo rad. Bo że poznam parę innych następnych rzeczy. Dobra, słuchajcie, mamy kociołek, kończymy tą nieurną walkę i jedziemy dalej z tym koksem. Na sam koniec papryka, bo tu już mamy wszystko gotowe. Ledwie, bo ledwie, ale zmieściłem w kociołku. Teraz już nie gotuję papryka, tylko tyle, żeby się, że tak powiem, ogrzała trochę, złapała temperatury, żeby nie była zupełnie taka surowa, ale ma zostać nadal jeszcze taka jędrna, chrupka, nierozgotowana, żeby gdzieś tam skóry nie latały. Jak widzieliście, można zrobić potrawę naprawdę w kilkanaście minut, to może przesada, ale tak 25, pół godziny to jest już maksimum, które wymaga, żeby tą potrawę zrobić, łącznie z przyprawieniem, ze wszystkim. Jakoś tutaj nie mogę dzisiaj coś wymanewrować tą kamerką. Dobra, no co, bardzo dziękuję, jedziemy dalej. Były produkty tłuszczowe, teraz jest produkt typowo węglowodanowy, bez grama tłuszczu. Wszystkie produkty są w indeksach, w zasadzie w granicach 40 do 50 indeksu glikemicznego. Jedynym wyjątkiem jest ta nieszczęsna kukurydza, ale 55 to jeszcze też przejdzie, także spokojnie. To osoby, które są na Montignac, muszą mi wybaczyć takie małe odstępstwa. Michał lubi eksperymentować, a że kukurydza ma fajny, bardzo fajny, intensywny smak razem z papryką wędzoną i z przecierem pomidorowym, także musiałem ją dodać, inaczej być nie mogło. Moi kochani, na dzisiaj koniec, bo naprawdę muszę spierdzielać, bo mnie moja lepsza połowa zabije. Tylko pamiętajcie o tych dzwoneczkach, które gdzieś tutaj są przy tym ikonce subskrybuj. Bo niestety YouTube liczy to sobie, logarytmuje i wtedy moje cudowne wypociny są trochę wyżej. Także z góry uprzejmie dziękuję za wszystkie lajki, suby i komentarze. I jak macie coś, zapraszam. Mam parę fajnych pomysłów. Dzięki wam. Do następnego.